Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale pisze: wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, to słowo oznacza bezsilni, bezradni, bez mocy, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bracia i siostry, w kontekście tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, zobaczmy, jaka była Boża postawa, kiedy posłał swojego Syna na ten świat, aby za nas umarł. Czy Bóg postawił z jednej strony wartość swojego Syna, a z drugiej wartość ludzkości, i to wartość ludzkości była cięższa i sprawiła, że warto było, żeby Jezus za nas umarł, bo my byliśmy tacy cenni, bo ci wszyscy, którzy mieli być zbawieni, po prostu stanowili tacy byli cenni, że Jezus za nich przyszedł, umarł. Wiecie, czasami słucham niektórych ludzi i tak to brzmi, takie wrażenie jest. Mówią: jesteś taki cenny dla Boga, jesteś tak wartościowy, że gdybyś był jedynym człowiekiem tej ziemi, to Pan Jezus przed za ciebie umarł. To tak pięknie brzmi, wiecie, takie sentymentalne jest, ale to nie jest prawda. To nie jest prawda w tym sensie, że nie wiem, może Jezus by przed umarł. Nie to chcę powiedzieć. Ale to takie stwierdzenie, że to Jezus przed dlatego, że my jesteśmy tyle warci, że jesteśmy tacy cenni, że Jezus swoją krew za nas przelał, to jest stawianie akcentu w niewłaściwym miejscu. To nie dlatego, że myśmy byli cenni. Tu jest wyraźnie powiedziane, kiedy byliśmy słabi. To słowo słabi zawiera w sobie ideę bezwartościowości, niemocy. Oznacza, zawiera w sobie tą ideę właśnie, że nie mieliśmy w sobie czegoś cennego, czegoś wartościowego. Dalej mówi: umarł za bezbożnych. Kiedyśmy byli grzesznikami, dalej mówi. I te wszystkie wyrażenia pokazują, że to nie jest kwestia Jego wartości i naszej wartości, które miałyby w jakiś sposób zdeterminować Jego decyzję. On nie przyszedł tutaj dlatego, że myśmy byli tacy cenni i tak bardzo wartościowi, że On gotów był zapłacić taką wysoką cenę za nas. Ktoś powie: bracie, no co ty mówisz? Ty tutaj chcesz nam powiedzieć, że my jesteśmy nic nie warci. No, Słowo Boże mówi, że wszystkie narody są dla Boga jak pył. Są tyle warte, co pył. Jesteśmy jak kropla w wiadrze. Kiedy Bóg wybrał swój lud, nie powiedział im, że jesteście wspanialsi, cenniejsi, lepsi, inteligentniejsi, czy cokolwiek jeszcze innego spośród innych narodów, że was sobie wybieram. Wręcz przeciwnie. Mówi: dlatego, że byliście najmniejsi, najsłabsi, dlatego was sobie wybrałem. I apostoł Paweł mówi: bracia, rozejrzyjcie się między sobą. Ilu spośród was jest wielkich w tym świecie? Ilu z was możnego rodu? Ilu was znamienitych? Byli tam tacy. To nie znaczy, że nie było tam żadnych. Ale ilu? Ilu bogatych tam było? Ilu takich na wysokich stanowiskach? Ilu takich? Byli tacy. Widzimy, że byli tam, zdarzali się tacy jak Filemon, którzy mieli wpływy, którzy mieli pieniądze, którzy posiadali jakieś majątności. Byli tacy. Ale nie było ich wielu. Były jednostki. Natomiast większość to byli prości ludzie. Biedni, niewykształceni, prości.
I Bóg, i apostoł Paweł przez natchniony Duchem Bożym mówi, takich sobie Bóg upodobał. Mówi, nie to, co było wielkiego i cennego u tego świata, ale to, co niskie, to, co wzgardzone, to wybrał Bóg. I dobrze o tym pamiętajmy, że kiedy mówimy o miłości Bożej do nas, kiedy mówimy o tym wielkim zbawieniu, które Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie, to ono nie zasadza się na naszej wspaniałości, ale zasadza się na Jego wspaniałości, który, nie widząc w nas wielkiej wartości, zainwestował w nas największą wartość, jaka jest we wszechświecie, aby nas podnieść do godności synów Bożych. I jeśli dzisiaj mamy wartość, a wierzę, że w oczach Bożych mamy wartość dzisiaj, to jest to wartość, która została nam dana z łaski. To jest to, co Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie, to, czym nas uczynił w Jezusie Chrystusie, to z łaski przyjęliśmy. Nie coś, na co zasłużyliśmy, nie coś, na co zapracowaliśmy, nie coś, co w jakiś sposób nam się należało. Nic nam się nikomu nie należało. Należała nam się śmierć za nasze grzechy i za nasze przestępstwa. Należało nam się wieczne oddzielenie od Boga. To nam się należało. I w sprawiedliwości Bożej to powinniśmy wszyscy byli dostać. A jeśli dostajemy cokolwiek innego, to jest łaska. To jest łaska Boża. I Bóg, jak widzimy, tutaj nie kieruje się tym, czym my się często właśnie kierujemy. Bóg nie ważył tej naszej wartości i wartości swojego Syna. Ale Bóg w miłości dał swojego Syna, dał to, co miał najcenniejszego. Za nas, kiedyśmy nie byli nic warci. Kiedyśmy byli zbuntowani, kiedyśmy byli grzeszni, kiedyśmy byli wrodzy Bogu, kiedy byliśmy słabi. Wtedy Chrystus za nas umarł. I tutaj czytamy, Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to. To jest Jego miłość. Nie, że myśmy Go umiłowali, nie, że myśmy Go wybrali, ale że On nas umiłował, że On nas wybrał i że On samego siebie za nas wydał. I to chcemy świętować w tej wieczerzy. To chcemy wspominać, za to chcemy Mu dziękować i to chcemy modlić się, żeby Bóg włożył w nasze serca, abyśmy nigdy nie pozwolili temu duchowi pychy mieszkać w nas, inspirować nas i abyśmy też do ludzi tego świata nie próbowali ich pychy łechtać, kiedy głosimy im Chrystusa. Ale tak jak Słowo Boże mówi, mówić o ich grzeszności, mówić o ich bezwartościowości przed Bogiem, bez Chrystusa, mówić o tym, co Biblia o nich mówi, że są zrujnowani przed Bogiem, że są potępieni. Jeśli nie mają Syna Bożego, już są potępieni, już na nich wyrok jest już wydany. Już nie ma dla nich nadziei, teraz. Tylko w Chrystusie muszą szukać ratunku dla swojej duszy. Tylko w Nim i do Niego muszą uciec, jeśli chcą uniknąć wiecznej zagłady. Nie mają nic, czym Bóg, co na Bogu zrobi wrażenie, kiedy staną przed Nim. Wszelkie ich dobre uczynki są jak szata z programu, tak samo jak i nasze. To wszystko nie ma wartości zbawczej, to wszystko nie ma wartości odkupieńczej, to wszystko nie ma wartości, nie ma mocy, żeby nas oczyścić, uwolnić z naszych grzechów, darować nam te Boże dobrodziejstwa. To wszystko nic nie znaczy przed Bogiem. Tylko od Niego możemy coś dobrego otrzymać. I tylko przez Niego nasze życie może nabrać wartości. I On nam to w Chrystusie łaskawie daje. Daje. Mówi, chcecie? Mówi, chodźcie za darmo, kupujcie. To jest dopiero sklep. Mówi, za darmo, mówi, kupujcie. A w księdze Izajasza takie wezwanie czytamy. Przyjdźcie i za darmo bierzcie, kupujcie. Te Boże błogosławieństwa, te Boże bogactwa. Chwała Bogu. Chcemy podziękować Mu. Chcemy jeszcze i teraz w tej modlitwie wyrazić naszą wdzięczność za tą łaskę, którą nam okazał w Panu Jezusie Chrystusie. Chcemy brać z tego chleba i pić z tego kielicha z wdzięcznością, wspominając to, co nasz Pan dla nas uczynił. Panie, nie nam, ale sobie, Twemu imieniu oddaj chwałę. Tobie, Panie, jedynie się należy cześć. Tobie jedynie uwielbienie. Ty jedynie jesteś godzien chwały i czci.